Witam was bardzo serdecznie z tej strony Kuba. To jest kolejny odcinek z FIFA 13 kariera Arsenalem Londyn. Więc tak, dzisiaj czeka nas mecz z Barceloną. Grałem przed chwilą mecz z Realem, jakimś tam Saragosą albo coś w tym guście. Chyba wygrałem. Wygrałem, bo już nie ogarniam. Dzisiaj zagramy z Jervinhem. Jervinho. Za Walcotta wyjdzie Arshavin. I damy komuś szansę, czy zagrać? Nie, dobra, no i tak zagramy. 4-3-3, standardowo. Ja tylko bym jeszcze ustawienia gry zrobił. Czy mamy ustawiony szybką? Tak. Dobra, 4 minuty ma najkrócej. Jedziemy dalej. Szuka wzmocnienia, Martinez. Ale to Barcelona będzie, kurde. No dobra. Kolego, damy ci zagrać. Jakby co to? No trudno, sparring to sparring. Gramy. Albo wiesz co, zasymulujemy ten mecz, bo czekam na decyzję od Christiana. Zobaczymy, czy moja drużyna po... Już kartka. Czekamy, zobaczymy. Montoya karteczka żółta. I na razie otrzymuje się wynik remisowy. Pominiemy. O, jednak 1-1. Co się działo? Kto strzelił? Arshavin. Bardzo dobra zmiana. No dobra. Teraz Smuda musi zdecydować. Wypadł z formy. No mówiłem, że on nie dasz rady, Martinez. No troszeczkę nie jesteś za słaby w uszach. Dobra, więc tak, takim składem zagramy. Arshavin pokazał dobrą formę. Chamberlainowi damy szansę grać. Albo nie, na razie tak, zostawiamy taki skład. Wilshere wypada z ławki. No i okej, tak na razie zostanie. Przyspieszamy. Może na odpis, no dobra. Proponuję sobie przyjęty, no okej. Zaakceptujemy ofertę. I przyjeżdża nas nowy zawodnik, czyli trzeba by nie przetestować pana Tiju. Dobra. Everton, Miralas, dobra, zostawiamy Miralasa. Idziemy kupić zawodnika Hummelsa, jedna osoba mi powiedziała, żebym defensywę też wzmocnił. Liga to będzie Bundesliga, zespół Borussia Dortmund. Jest ta Bundesliga dobra? Chyba tak. A nie, to chyba nie ta. Bundesliga ta, dobra. Borussia Dortmund, szukaj. Hummels, ile oni z tego, o Boże, 19 milionów chcą za niego. Myśmy Lewandowskiego kupili, ale ja nie mam tyle funduszy, żeby pana Lewandowskiego kupić. Błaszczykowski, 9 mi... Dobra, na razie zostawmy. Może jak mi się uda coś pojechać dalej. Kościelny. 10 milionów. Przydałaby się ta kasa na... Teoretycznie, dobra, możemy zaakceptujemy tą ofertę. Niech odjeżdża. Kupimy za to pana, o. No dobra, czyli Boateng gadają, Suarez. Jaka transferowa, Rosicki. Ile? 6 milionów za niego. Kurde. Zobaczcie, jak oni w ogóle są rozmieszczeni w tym naszym składzie. Rosicki ma całe miejsce w składzie? Nie, nie ma całego miejsca w składzie. Możemy teoretycznie Rosickiego sprzedać. Czy przyspieszymy dalej? Już mamy właśnie, jak mamy już Christiana Tejo, to bierzemy tak, wstawimy go. Na jakiej on pozycji gra? Jest. Lewy za Podolskiego, dobra. Podolskiego tylko muszę wstawić do rezerw, a nie do tam dalszych. Za Rosickiego będziemy mieli bardzo ofensywną ławkę rezerwowych. Idziemy dalej. Yy,
Stokersem, dobra, przyłożyli nam spotkanie. Ale to tam mała. O, jest konferencja prasowa. Powiedziemy, o, Oliver Giroud. Ile chcą za niego? 10 milionów. On by nam się przydał, chociaż jakbym zaakceptował tą ofertę, podwyższam. Cholera, biuro menadżera. Praca, oferty pracy, jakie mamy? Aha, już możemy nawet tak fajnie robić. Kontrakty kościelne, no dobra. Dobra, więc tak, mecz otwarcia sezonu się przed nami jest, się przed nami zbliża. Więc dobra, niech wejdzie Wilshere, Asante Cazorla. Dobra, zagramy sobie dzisiaj ten mecz. Dobra, gramy takim ustawieniem. Zobaczymy, więc pokaż nam Christian. Co? Wybór wiadomości. No okej, okay, widzę, że nowe opcje doszły. I gramy. Jakby co, to jest mecz otwarcia sezonu, więc będziemy musieli pokazać się z najlepszej strony. No, tak podałem, bo już mam ten srebrny. No, przejdzie. No i jeszcze. No i prawie, to było dobrze. Tylko 500 punktów. A i też 500 punktów. Dobra. Walić. Mamy otwarcie sezonu. No zobaczymy. Trener daje szansę pokazać mu się na boisku. Ale też ważne, jak się zaprezentuje. Kibice na Emirates są podekscytowani. Zaczynamy otwarcie sezonu 2012-13. Okej. Dawaj. No i tak świetnie. Tak, co to było? Nie wiem. To spotkanie jeszcze powinno wyjść, ale już dalej z... Już dalej z... Na przykład Liverpool będzie wymagającym przeciwnikiem? No może trochę, ale to bardziej boję się zespołów typu Manchester City, typu Manchester United, Chelsea, Londyn, no standardowa. West Ham już wygrywa z Aston Villą. Aston Villą, nie, Villą. Już ten, mi się za dużo grałem już ten Hiszpania, bo zacząłem pogrywać sobie Multika i potestowałem drużyny. I tam było Villa, Villa, Szpakowski, Villa. Dobra. Arszawin, nie, to Wilshere gra. Ojej, co ja zrobiłem. Udało mi się wyjść. Szczęsny wraca. Ja nie mogę, poprzeczka. Lol. Dobra, Arszawin jest dość szybkim zawodnikiem, ale niestety piłka wypuścił za daleko, więc nic nie wyszło z tej akcji. Ale to, że... Już strzelałem, Holender. Nic się nie stało kolego, będę musiał uważać, żeby nie było nic, żadnej kontuzji. Muszę też patrzeć, czy zawodnicy nie są przypadkiem zmęczeni. Po prostu zmęczeni. Dobra, Tejo na razie nie był przy piłce. Musimy dać mu okazję zagrać. Więc jeden transfer, który udało nam się spełnić, to jest dobrze. Będziemy musieli sprzedać jakiegoś jeszcze zawodnika. Mówiliście, że Giroud powinienem sprzedać. Zaraz po tym odcinku sprzedam. Wystawię go na listę transferową. Rrrawą. Dobra. O, Holender spalony. Dobrze. Dobra, szczęsny. Wywalamy to. Okej, okay, wow, kolego. I psują widowisko, ale tutaj mieliśmy przywilej korzyści. No teraz mają szansę. Dobra. Dobiegaj, Jervinho. Podanie do Arszawina dość nie w tempo. Czyli w tempo nawet to było, ale nie celnie. Tutaj pokaz umiejętności zawodników
Z kim ja w ogóle gram? Nie wiem, nie patrzyłem nawet na nazwę tego zespołu. Wiem, że następny mecz to gramy z Liverpoolem. Ale znakomicie przyjął, mimo że jest naciskany. Świetnie zagrał. Wilshere. Mówił, że nie jest w takiej super formie, ale prosił nas, żebyśmy dali mu szansę. Szanse na sukces. No ale jeszcze sukces to na razie nie pokazał tego. No miał krótki czas, żeby pokazać się na razie. No już praktycznie koniec połowy, ale jak połowa trwa 4 minuty, umiał to co poradzić, żeby się pokazał. Tutaj widzę, że triki, panowie. Kurna, podaj, stary. Kurna, Arshavin, Holender, oh fuck. No i co, ci źle wyszedłem. O Boże, mój błąd. Już pierwszy mecz, już dostajemy kopa w dupę. 1-0. Ładną akcję całego zespołu. I w efekcie bardzo ładna bramka. Może nie jest to porywające spotkanie, ale prowadzą. No i tej nudę. Kto się nudzi, to nie wiem. Mi się podoba mecz. To, że przegrywam, to... Bo miałem okazję już do strzelenia bramki. Mikel Arteta stracił piłeczkę. Muszę przerwać. Dobra, przerwałem akcję przeciwnika. Arteta, Arshavin, Gervinho, dawaj. Groźnie, ale zdążyli na czas. Udane podanie. Czy to wykorzysta? Oj, pięknie. Już miało być tak ładnie, Arshavin niestety chybił. Wyniki na razie 1-0, ale muszę nadrobić w drugiej połowie, żeby prowadził. Pierwszy mecz na razie nie wyszedł, ale postarajmy się. Okej. Obrońca wykazał się teraz przytomnością umysłu. Dobra, podanie. Blisko pole karne. Ryzykownie, ale... Ojen. W ogóle nie wyszło to. Ta akcja nie wyszła w ogóle. Nie doszła do skutku. Staniemy na razie. Dobra. Szczęsny. Dlaczego zawsze jak się przepraszam na bramkarza, klatki spadają do 30? LOL. Zachować koncentrację i spokój do końca. Dobra, Wilshere. Niedobrze. Zaraz wprowadzimy parę zmian. Mianowicie formacji, kolego. Tylko... Więc tak, Arshavin. Damy szansę Chamberlainowi. Walcott jeszcze siedzi. Dobra, damy szansę jeszcze, żeby Tejo rozegrał te 90 minut. W końcu ma być jego debiut, a jak nie pozwolę mu zagrać cały mecz, to nic nie powiem nic, że... Czy to była dobra inwestycja, czy... Oj, Jezu, tam był faul. Kartka należy mi się. O, Vermaelen został ukarany. Właśnie żółtą kartką. Dobra. Piękni naprawdę kibice, którzy są pokazani w formie 2D. No niestety, czego się spodziewać? Dobra. Ustawię mi się tutaj. O, widzę, że... Dobra. Udało mi się. Pobiegniemy tam już sobie Chamberlainem. Okej, okay. Nie wyszedł mu ten... Oh fuck, jak to przeszło. Dobra. Tezio. Jak to mówi mój tata. Okej, okay. Podanie tu. Gervinho, podaj na dobieg. O Jezu, gdzie ty to podałeś? O Jezu, wiecie o co chodzi. Zapamiętała akcję, że chciałem pressingiem po prostu go wziąć, ale niestety FIFA zapamiętuje tego typu okazje. O, Holender. Źle to przyjął. Odbiłam się od nogi. O, nie mogę. Nie mogę. Zdjąłbym zaraz tego Wilshere'a. Wprowadził T.A. Walcotta. No, teoretycznie nie jest to jego pozycja taka standardowa, no ale... Myślę, że jego szybkość by się tutaj sprawdziła. Dobra, Wilshere, zagrałeś, coś trzeba. Wchodzi Walcott. Piłka opuszcza boisko i za moment grę wznowi bramkarz. Dobra, podanie do Kościelnego. Lecimy, Saina. Walcott. Chamberlain. No, już blisko
Dobra, Walcott. Gol Lasso! Christian Tejo, pierwszy jego mecz w lidze angielskiej. Udało się. Walcott, bardzo dobra zmiana, od razu ładnie dośrodkował. Naprawdę jestem zadowolony. Może Tejo nie skończy na jednej bramce. Oj, tam było nieładne, prawie tam był bramkarz tak się staranował. Oj, totalnie nieudany strzał. Naprawdę, totalnie. Dawaj, bramkarzu. Jedziemy. Zaczynałem przejmować inicjatywę pod koniec tego spotkania. No oczywiście podanie niecelne. Ale no cóż, oj, też za lekko, gdyby było może trochę mocniej, może Tejo by zdążył. O Boże, ale szybki akcja. Dobra, szczęsny broni. Będę też robił takie urozmaicenia typu, że będziemy grać czasami jeden mecz jednym zawodnikiem, żeby nie było takiej powtarzalności, że cały czas gram mecz. Właśnie niektóre będę symulował, niektóre będę grał jednym zawodnikiem, a niektóre nie będą po prostu na wizji. No tutaj było niebezpiecznie. To prawdziwa wojna nerwów. Kto zwycięży w tym spotkaniu? No zastanawia się, czy nie strzelać. Już wydawało się, że przejęli, ale... Kurczę, Gervinho, ile to on tam był? Chyba tak. Muszą wykorzystać przyznany im rzut rożny. Aj! Fuck! Kto tam był? Dwójeczka, to chyba diaby. Diajajaby. Dobra. Prawie mu się udało, naprawdę. Prawie. Było bardzo blisko. Niestety bramkarz wyciągnął tą piłkę. No ale cóż, no. Nie było to też bardzo silne uderzenie. Nie było to też bardzo silne uderzenie głową. No bo to może... Nie, to może był... A nie. To mówię o poprzedniej akcji, to tam... Kto to, do kogo to było kierowane? Dobra. Okej, przejmij to Walcott. Holender, co to było? Masakra. Czerwinio już jest lekko zmęczony. No to już powinien pan od widza. No dobra, mecz kończy się rezultatem remisowym. Mecz był bardzo dobry. Christian Tejo piłkarzem meczu. Zakończony remisem. Zobaczymy, od razu stawię na Wishers forma zmartwienie. Dobra, więc okej. No dobra, no to jak chcesz się wynieść Sonsaina, to sprzedamy go. Dobra, i tak, sprzedamy jeszcze Giry, czym jak on tam ma. Jest. Nie mogę go wystawić? Co to jest? A sprzedać zawodniku, Boże ja. No, spróbujemy jeszcze raz, bo może kliknąłem to, tylko coś nie wyszło. Czyż on był? Nie, niech chyba jeszcze go nie było. Nie był już. Jest. Bardziej mnie oczekująca oferta. Aha, bo jeszcze mamy, no tak. Szamaka nie będziemy sprzedawać, bo już może nam się przydać. Dobra, ile chcecie za niego? 6,5. No jest warty trochę więcej, no. Dam 8. Taka oferta mi satysfakcjonuje. Szamaka nie, odrzucamy ofertę. No dobra, to już żeśmy złożyli. Saina. Nie jest tyle wart, jak nie jest tyle wart. No dobra, to byłby koniec dzisiejszego odcinka. Na razie zajmujemy 10. miejsce w tabeli. Mam nadzieję, że w następnym meczu pokażemy, co to znaczy
Arsenal, Londyn. Dziękuję bardzo za uwagę, trzymajcie się, cześć!